Dzień dobry albo dobry wieczór, zależy od której oglądacie ten film. Ja was witam w 8 odcinku Resident Evil 0 Remake. No, w poprzednim odcinku jakby Rebecca została sama, ponieważ Billy został, no jak kto oglądał poprzedni odcinek, to wie, ale Billy został po prostu strącony do wody, która płynęła i znaczy nie. No i po prostu musimy go teraz odnaleźć. Tutaj na tablicy była mapa tego miejsca, w którym się znajdujemy. My wychodzimy sobie teraz. Aktualnie mam takiego, kurde, mindfucka, bo nie wiem, czy brać ze sobą harpun. Kurde, bo nie wiem, czy on nie będzie już przypadkiem. Właśnie nie wiem, czy będzie jeszcze potrzebny, czy już nie wiem, ale tak nie wiem. Ale aktualnie musimy tylko tu zejść na dół tą windą i sobie przejść przez te drzwi. Odsuwamy sobie i idziemy dalej. Tutaj coś mamy, się świeci. O właśnie. Po kluczek sobie przyszliśmy. Tu chyba... Aha. No dobra, no i tylko tyle, po to tu przyszliśmy, ale teraz się cofamy, bo tu przyszły huntery. Jeszcze jeden będzie, więc spokojnie czekamy. Kurde, teraz przodowanie. Dobra, leży. Ale kurde, podszedłem. Dobra. No raz to mnie strzelił to pozdrawiam. Ale nieważne. Idziemy dalej. No mamy kluczyk, więc się cofamy. Właśnie, czy z... nie. Myślałem, właśnie chciałem sprawdzić, czy ten hunter zadał nam jakiekolwiek obrażenia, ale jednak nie. Jest git. Dobra, teraz musimy użyć tego klucza o na tym panelu, tu gdzie... Jak to nie? Boże, nie. Ja pierdzielę. Może tu? A nie. Czekajcie. Chyba tu. Jezu. Nie? Boże, ale przypał znowu. O! Dobra, działa. Już znowu się bałem, że będę siedział tu długi czas. No i tutaj nam przyleciała, bo właśnie odpowiedzieliśmy tak. Object to nam ta winda wróciła tutaj na do was. Duża taka winda, no. Sporo pewnie, znaczy dużo pewnie jakiś ten może przynosić. Duże rzeczy, no na pewno dużo ważące. No i zjechaliśmy na dół, kończąc myśl, no to jest duża winda, więc no spore rzeczy jakby wagowo mogłoby przewozić. Typu jakieś kontenery czy coś, no nawet kontenery by dały radę. Dobra.
alive. Are you okay, Rebecca? Where is everybody? They should have arrived here before me. Haven't you seen them? That's unfortunate. If we go straight from here, we should arrive at an old mansion which Umbrella uses for research. Come on, let's go. Wait, I've got to find Billy. Billy Cohen? You mean you found that criminal? Yes, but we got separated and... No point worrying about him. He won't make it. Come on, let's go. Sir, please. I need to find him. Don't worry, I'll catch up with you. Rebecca... All right. Just be careful. I never saw him again. No, mieliśmy taki fajny przerywniczek. Przerywnik fajny taki. Z Enrico. Enrico widzieliśmy ostatnio w pierwszym odcinku. Także spoko, nie? Bardzo fajny taki przestrzeń czasowy. Jeśli chodzi o pojawienie się Enrico, jak sama Rebeka to dodała na koniec, więcej go nie zobaczy, nie zobaczyła. Ponieważ w serii z Resident Evil Remake, jeden remake. Boże, cię zatrzymaliśmy tam. Tak, dobrze. Jeden remake, mogliśmy zobaczyć, jak Enrico umiera. No. No my to sobie przechodzimy, używamy tutaj tego klucza. I mamy kasceneczkę. No i mamy walkę z Tyrantem, którego widzieliśmy na początku odcinka na monitorku. Ale nam, no nieźle nam teraz strzelił. Dobra, my Magnumem go dojedziemy. Najlepiej strzelać, jak on właśnie jakby skończy tą animację. Ma mocne te ataki, a ja nie mam nic do leczenia. To jest ten problem. Dobra, jeszcze mamy trochę amunicji. Ale okej, padł. Tyrant padł, nasza winda tutaj przyjechała do nas. Tylko właśnie tak sobie przypomniałem, jak się zacząłem z nim strzelać, że... nie wziąłem harpunu. Trochę mi głupio. Ale i liczę na to, że już nie będzie przydatne. Bo naprawdę to będzie przypał, tylko nie wiem. No ale to nieważne. Udajemy się na piętro czwarte. Mamy kascenkę znowu. Playtime is over. You and your friends no longer amuse me. Good riddance. Now nothing will stop me from getting my revenge. No to ten odcinek tak samo jak pierwszy jest po prostu im dużo cutscenek. Ale w poprzednich pory było mało. A my lecimy dalej. Thank you.
No i widzieliśmy Billy'ego, jak sobie no poleciał z falą. No a my musimy iść dalej i go szukać. No mam benzynę, ale ja to nie mówię. Ja jej nie zbieram. Nie robię tych motorów, bo one jakieś takie dla mnie useless są. Właśnie. Chciałem sobie sprawdzić, jaką mam broń, mam pistolet, więc jest git. Dobra, idziemy dalej. Tutaj jesteśmy w takim pokoju kontrolnym. O, mamy roślinkę, to przy okazji sobie użyjemy. Najpierw weźmy, może tu będzie czerwona, albo druga zielona. Będzie git. Nie ma, ale możemy sobie użyć. Będziemy już mieli zielone. Podejrzę tak. Dobra, jesteśmy w takim jakby pokoju kontrolnym. Tu właśnie są kamery. I tu jest taki jakby rozdzielanie energii. I mamy trzy jakby kliknięcia na obojętnie który jakby ten diodę i jakby ta każda dioda, jak klikniemy na jedną, odpowiada za parę. Jakby pokażę wam teraz, patrzcie, kliknę tutaj i się rozgałęźniło. I musimy kliknąć, mamy trzy próby, żeby kliknąć w takich miejscach, żeby to się wszystko rozgałęźniło. Myślę, że rozumiecie. Próbuję teraz tak. No już widzę, że mi się nie uda, bo zostanie nam tutaj jeden ten punkt na dole. Źle to zrobiłem. Bo pierwszy źle kliknąłem. Czyli musimy kliknąć. O Jezu, nie pamiętam, czy kliknąłem na ten, czy na ten. Kliknę na ten. Dobra, teraz kliknę w ten. I... O Boże. Dobra, jest git. No i teraz odpali nam się prąd w całej tej fabryce. Duża jest ta fabryka, nie powiem, że nie. Ale mamy, no już mam... Mamy prąd w niej, w całym tutaj obszarze. No i możemy zjechać sobie windą. I szukać dalej Billy'ego. No, mamy tutaj szwend zombiaczki. Dobra. To lecimy dalej, nic tu nie musimy zabierać, więc pójdźmy po prostu dalej. Będzie git. O, z zaskoczenia nas wziął. Kurde, teraz nie ma amunicji. Ale wszypał. Dobra. No trochę z zaskoczenia nas tu wziął, James Marcus. Fajny port kolejny. No, naprawdę. Grałem w tą grę, ale nie spodziewałem się go tutaj, teraz. Znaczy, mogliśmy go w sumie ominąć, ale lepiej go załatwić, żeby w tym miejscu coś tam się nie pojawiał. A mamy kolejnych. Mam też mapę. No to, tu już czysto, więc idziemy na dół. No, tutaj już, no, zbliżamy się końca gry. Nie mówię, że w tym odcinku albo w następnym, chociaż w następnym jest bardziej możliwe koniec serii niż w tym, niż jak to, niż w tym. Chyba, że zrobię ten krótszy odcineczek. O, może zakończmy sobie, zakończę ten odcinek, jak znajdę Billy'ego. A, to chyba nie będzie za długo. W sumie dzisiaj w odcinku, no, trochę zrobiliśmy, bo jednak widzieliśmy Billy'ego, zobaczyliśmy z Tyrantem, spotkaliśmy Enrico. No, także jak znajdziemy Billy'ego, to zakończę ten odcinek. Jeszcze będzie git.
Beck, where am I? You're safe now. Are you okay? What could have done this? They must have been used as test subjects in Marcus's research. He must have kept messing around with the mother virus. Billy? Czyli także jak mówiłem, że znajdziemy Billy'ego, to zakończę odcinek, także w tym miejscu się żegnamy. Zapraszam do oglądania The Walking Dead. Wyciętek scen. No i Resident Evil za remake. Myślę, że ten odcinek będzie krótszy, ale jest spoko, jeśli chodzi o pociągnięcie jakby fabuły dalej i akcję. A ja już nie mam więcej nic do powiedzenia, także siemano, do następnego, cześć.